Żaden kotaklizm ci dzisiaj nie pomoże. Kot ma kłopoty. Szczęśliwy trap! Okej, mam już plan. Posłuchaj. Gdy dotkniesz pierścienia, przywołam swoje moce i nie wiadomo, jak to się skończy. Sam go zdejmiesz, gdy uczynię cię swoim sługą i ci tak rozkażę. Daj im, czego chcą, teraz! Miraż! Nie rób tego, proszę! Łapać ją! Nie! Najpierw weźcie Miraculum, wracajcie! Bardzo dziękuję. Byłem o koci kłak od katastrofy. Od tego są przyjaciele, Kiciusiu. Dobra, wy idźcie na basen. Trzymaj. A co z tobą? Policzę się z gangiem. Ruda Kitka wyjaśni ci resztę planu. Ja! Łapcie Biedronkę, zabierzcie jej Miraculum! Załatwcie sprawę, ja się zajmę Marinette. Działaj, księżniczko! Koniec z tajemnicami, Marinette! Za chwilę będziesz posłusznie wykonywać nasze rozkazy! Na początek oddaj nam Miraculum i to już! Nareszcie! Nie masz dokąd uciec! Miraż, zniknij! Kataklizm! Dziękuję, Biedronko! Emo-potwór atakuje ich fioletowymi kulkami. Jak znaleźć prawdziwą reflektę, skoro wszyscy wyglądają jak ona? Gdybym włożył pływacki strój startowy, byłbym dużo szybszy! Jak mogłam puścić dłoń Iwana? Wyglądają tak samo, ale nadal mają własne głosy. Nie umiem nawet pomóc kumplowi postawić się jego ojcu. Oj, Nino. To wszystko nasza wina. Gdybyśmy pokonali Władcę Mroku, nasi koledzy nie siedzieliby w pułapce. O nie, nie pozwólmy na to, nie teraz! Kataklizm. Czarny kocie, nie! Jeśli zamienimy się w reflektę, jak wszyscy pozostali, Władca Mroku zgarnie nasze Miracula! Powinniśmy mu je oddać i koniec. Masz rację, Kiciusiu. Jak mogłam kiedykolwiek sądzić, że we dwoje zdołamy pokonać tak potężnego emo-potwora? Oh, Biedronko, czarny kocie! Jesteście najcudowniejsi! Wiedziałam, że się zjawicie! O, jesteście tu przeze mnie! To moja wina, kiepska ze mnie przyjaciółka! Niepotrzebnie zwierzyłam się i ulecę! Nie, nie mogę tak myśleć! Dobrze, że to zrobiłam! Dzięki temu nasza przyjaźń jest silniejsza! No jasne, zwalcza negatywne uczucia pozytywnym myśleniem. Dlatego nie zmieniła się w reflektę. Zróbmy to samo. Czarny kocie, dasz radę. Myśl pozytywnie. Jesteś najlepszym partnerem na całym świecie. Biedronko, naprawdę tak myślisz? Tak, pewnie za rzadko ci to mówię, ale bez ciebie byłoby mi ciężko. Poza tym o wiele mniej zabawnie. Tak? Ale Kicia, stycznie mi to słyszeć. A ty jesteś wręcz miałsamowita, kropeczko. Miło, że znów jesteś sobą. Naprawdę sądzisz, że uda nam się z tego wykaraskać? Oczywiście. Nie zapominaj, że mam wciąż swój szczęśliwy trap! No jasne, czekan, świetnie. Tym czekanem zaraz... Nie wiesz, co masz nim zrobić? Jasne, że wiem. Trzymam cię w niepewności. Mógłbym użyć kataklizmu. Ale rozsadzanie emo-potwora, gdy znajdujemy się w jego wnętrzu, to chyba kiepski pomysł, co nie? Tak, fatalny. Ach, od tego negatywizmu nie mogę myśleć. Biedronko, czarny kocie, jesteście najlepsi! Ocalicie moją przyjaciółkę Julekę, jestem pewna! Tak.
Tak, ale potrzebujemy więcej optymizmu. I chyba wiem, kto nam w tym pomoże. Rose Lavillon, oto Miraculum Świni, które daje moc wielkiej radości. Użyj go w dobrym celu. Jejku, ale przepiękne! Wow, złodzia z ciebie! Jak ci na imię? Mam na imię Daisy, jestem twoim Kwami. Kwami da ci moce. Musisz tylko wypowiedzieć słowa. Daisy, raduj się! Daisy, raduj się! Czarny kocie, chcę ci przedstawić... Pingala! Red, chyba znalazłaś rozwiązanie. Mówiłam ci, myśl pozytywnie. Chcę zobaczyć Pingalę w akcji. Szybko, za mną! Emo Banikor. Wszystko pachnie smakowicie, proszę pani. Marinette, mów mi Marlena. Powiedz potem, czy smakowało ci Colombo, dobrze? Kryj się, Trix! Alia, nikt nie może go zobaczyć, to tajemnica. Serio? A dlaczego to jest tajemnica, Biedronko? Biedronko? Nazywasz mnie Biedronką? Nie jestem Biedronką, jestem Marinette, zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym życiem. Marinette, wszyscy już wiedzą, że jesteś Biedronką. I pomyśleć, że ty nas pouczałaś, bleble. Nie zdradźcie nikomu tożsamości, bleble, bo inaczej nie dam wam mirakulów. Ja bym była lepszą Biedronką. Jesteś żałosną strażniczką, totalnie żałosną. Ale ja co ona robi w twoim domu? Dzięki za przyjście, władco mroku. Jestem ci bardzo wdzięczny za ujawnienie tożsamości Biedronki, Alia. Dzięki tobie zdobyłem szkatułkę z mirakulami. Alia, przecież to niemożliwe! Tiki, krapuj! Tiki, niepotrzebnie zaufałaś Ali i Marinette. Nie ma tego złego, Krupeczko. Koniec z sekretami, więc możemy być razem. To jest koszmar! Jeśli chcesz, by się skończył, musisz mi oddać swoje mirakulum. Wszystko przez to, że zostawiłaś mnie z Alią. Źle, że zostawiłam Miraculum Lisa u Ali. O czym ty opowiadasz, Marinette? Miałam koszmar. Był okropny. Alia wygadała wszystko i władca mroku zabrał szkatułkę z mirakulami. To był tylko zły sen. To by nie mogło się zdarzyć. Alia jest lojalną przyjaciółką. Może i tak, ale jej Kwami, Trix, gdy ma za dużo swobody, pakuje się w kłopoty. Choć iluzja potwora z Loch Ness wyszła mu nieźle, co nie? A może proroczy koszmar? Nie mogę zostawić Miraculum u Ali. Marinette, czekaj! Marinette, już prawie obiad, a ty jesteś... Ciągle w piżamie. No wiem, ja muszę pilnie wpaść do Ali, żeby mi coś oddała. Gdzie ten maluch się schował? Błagam, Nora! Jak go znajdę, to poczuję moją ciężką pięść! Kto znajdzie włócha tego stwora, może go zatrzymać! Tak! To nie do wiary! Jakby ten mały potwór potrafił przenikać przez ściany! Wszyscy już wiedzą! Ty im powiedziałeś? No musiałam, bo się zgubił! Co by było, gdyby ktoś go zdeptał? Albo jakby gdzieś uciekł? Co? Zgubiłaś go? No tak! Każdemu czasem zdarza się coś zgubić. Pomóż mi szukać, zamiast mnie pouczać. Zostań na obiad, Marinette. Jestem ciekawa, czy zasmakuje ci moje Colombo. Tarantula! Tarantula! Poszukiwania odwołane! Marinette znalazła Hannibala. Widać, że znów ma sprawne nogi. Jutro wracasz do zoo, łobuzie. Można już otworzyć drzwi? Ty cykorze! Jak można się bać takiego malutkiego, uroczego pajączka? Nie, ja się nie bałem, tylko poszedłem do łazienki sprawdzić, czy nie wpadł do toalety. Dlaczego ty jesteś w piżamie? Właśnie, Marinette. Przyszłaś w jakiejś konkretnej, ważnej sprawie? Coś ty jakiej tam ważnej. Jak to dobrze, że znaleźliście tarantulę. Ulżyło mi, że nie zgubiliście czegoś całkiem innego. A, chyba wiem, o czym pomyślałaś. Ale pamiętaj, jeśli ktoś mi powierza coś ważnego, ja tego nie gubię. I kto to mówi? Przecież to ty zgubiłaś Hannibala. Mogę cię prosić na chwilę? Wybacz, Nino, to sprawa między nami dwiema. To było takie
realistyczne. Tak to czasem bywa z koszmarami. Wszyscy wiedzieli, że jestem... No wiesz kim, no wiesz. A! Wyluzuj, wszystko jest w porządku. Wszyscy naładujcie moce przed starciem z emo-potworami. Ryzykant pokonany, ale Biedronka na pewno popełniła jakiś błąd. Już za moment okaże się jaki. Walka się nie skończyła kontrataku. Chowaj kropki. Leżeć. Wielkie dzięki, Adrian. Podrzucę cię do pociągu. Nie chcę wracać do tego pociągu. Wolę zostać i z tobą walczyć. A co z twoją podróżą? Chcesz się sprzeciwić swojemu tacie? Tak. Dałaś mi odwagę, której potrzebowałem. I czuję, że teraz nic mnie nie powstrzyma. Kontratak! Cześć wszystkim! Poznajcie fenomenala, nowego opiekuna Miraculum Psa. O, czarny kot! Miraculum Psa i Miraculum Kota. Pies i kot! Zabawne, co nie? Przekomiczne. Cieszę się, że będziemy razem walczyć. No już, uścisk łap! Wiedziałam, że się polubicie. Dzięki magii Miraculów nawet psy i koty żyją ze sobą w zgodzie. Od dziś będziecie spędzać ze sobą sporo czasu jako koledzy z drużyny. Na zawsze. Drużyna Miraculum gotowa? Szczęśliwy trap! Nie możemy ich atakować, więc ich uwięzimy. Będziemy sprytni bez ryzykowania. Kogucie, daj sobie moc multiplikowania przedmiotów. Potrzebujemy więcej okularów. Sublimacja! Teraz zwabimy emopotwory w jedno miejsce. Pancerniku, stworzysz osłonę. Potem przemienię się w biedro Pegaza i otworzę portal, do którego wpadną emopotwory. Portal dokąd? Do miejsca, z którego nigdy nikogo nie skrzywdzą. Zaczynamy przedstawienie! Osłona! Bon voyage! Przepraszam. Niezwykła Biedronka!